Dobry wieczór Państwu, reprezentacja Polski pokonała 2-0 Łotwę w ramach towarzyskiego spotkania. Ja nazywam się Maciej Skucha i w tym filmie przedstawię kilka moich wniosków właśnie po tym meczu. Na samym wstępie oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrybowania kanału Futbolowy Świat, aby kolejnych takich filmów nie ominąć i zapraszam też do wszystkich linków w opisie tam, między innymi mój Twitter, tam więcej wniosków na bieżąco. Oczywiście reprezentacja Polski wygrała to spotkanie 2-0, wykonała swoje zadanie. Michał Prowies przetestował kilka wariantów, kilka schematów, no ale w tych wnioskach chciałbym zwrócić uwagę na to, co było dobre i też co było złe. Zacznijmy może od tego, co było złe, bo kilka takich aspektów było. Przede wszystkim gra defensywna, co prawda reprezentacja Polski zachowała czysty konto w tym spotkaniu, natomiast w niektórych momentach po prostu defensorzy reprezentacji Polski się Gubili, tracili koncentrację w takich kluczowych momentach, chociażby w pierwszej połowie. Kilka sytuacji Łotwa przez to sobie stworzyła przede wszystkim tą swoją lewą stroną, gdzie ich skrzydłowy naprawdę kilkukrotnie świetnie radził sobie z Frankowskim czy też Bednarkiem, przez to, że popełniali oczywiście takie dosyć proste błędy. Natomiast Łotwa nie potrafiła tego wykorzystać. Wydaje mi się, że gdyby to była nieco lepsza reprezentacja, gdyby to była reprezentacja z nieco innego poziomu. Przede wszystkim pod kątem kończenia sytuacji, przede wszystkim pod kątem tego ostatniego podania w niektórych momentach, to reprezentacja Polski mogłaby z nieco innymi humorami schodzić właśnie do szatni, wychodzić na drugą połowę, no bo Łotwa przede wszystkim w tej pierwszej połowie miała kilka dogodnych sytuacji. Niestety dla Łotwy nie potrafiła ich wykorzystać. Natomiast reprezentacja Polski pomimo tego, że zachowała czyste konto, dalej musi nad tą grą defensywną pracować. W drugiej połowie zastanawiałem się za to, co chce zrobić reprezentacja Polski po strzelonej bramce. Być może te 10 minut po golu Lewandowskiego było dosyć intensywne, Polska konstruowała sobie sytuację. Natomiast. Przeraziło mnie to, jak wyglądały te dwa ostatnie kwadranse. Polska nieco bardziej się cofnęła, tych sytuacji było jak na lekarstwo. Nie wiem, czy to był taki pomysł na to spotkanie, jeszcze nie odsłuchałem konferencji Michała Probierza, gdyż nie jest jeszcze dostępna. Natomiast jeśli tak, no to okej, okay. trochę się martwię o przyszłość tej kadry, a jeśli nie, no to trzeba skrytykować rezerwowych, no bo Struski nie dał zbyt dobrej zmiany w swoim debiucie, Świderski też nie wyglądał tak dobrze jak w niektórych meczach reprezentacji Polski no przyzwyczailiśmy się do nieco innego Karola Świderskiego, też nieco mało dał Krosicki z ławki generalnie każdy rezerwowy, być może oprócz Bułki, który wybronił kilka kilka groźnych okazji konkretnie taką jedną z rzutu wolnego gdy tam jeszcze Szymański przedłużył tą piłkę no to żaden z rezerwowych nie dał takiego impulsu, żaden z rezerwowych nie dał mm, takiego czegoś co mogłoby tej reprezentacji pomóc przede wszystkim w konstrukcji akcji, bo w tych ostatnich dwóch kwadransach naprawdę Mało akcji sobie stworzyliśmy, a trzeba pamiętać, że graliśmy z Łotwą, a nie chociażby z Czechami jak ostatnio. Troszeczkę się nakrytykowałem, więc trzeba też pochwalić. A jeśli kogoś chwalimy, no to Nikole Zalewskiego, który rozegrał kolejne świetne spotkanie w reprezentacji Polski, już drugie z rzędu, w którym miał udział przy bramce. Ostatnio. Co prawda nie miał asysty ze względu na to, że jeszcze ta piłka odbiła się od jednego z zawodników Czechy Piotrowski, później wpakował ją do siatki. Dzisiaj jednak dwie asysty. Pierwsza przy bramce Frankowskiego, druga przy bramce Lewandowskiego, i chciałbym wyróżnić tutaj Zalewskiego za to, że te dwie asysty były tą słabszą nogą, Nikoli, czyli oczywiście lewą. Dwie piękne wrzutki, ale też trzeba cenić go za cały kształt, ponieważ w tym meczu po raz kolejny udowodnił, że w przyszłych meczach kadry już nie będzie takiej sytuacji, nawet jeśli Zalewski będzie w nieco gorszej formie w AS Romie, że będzie po prostu kadrzył 21. Myślę, że po takich dwóch występach w reprezentacji Polski myślę, że dzisiaj po raz kolejny był MVP tego spotkania. Po raz kolejny udowodnił właśnie w tym meczu, że jest takim piłkarzem, od którego powoli będzie zaczynało się ustalać ustalanie właśnie tej pierwszej jednastki w reprezentacji Polski. No bo nie widzę na lewym wahadle zbytnio obecnie rywalizacji dla Nikoli Zalewskiego, a Nikola Zalewski naprawdę jest w świetnej formie. Nie tylko te dwie asysty, ale też kilka dobrych dośrodkowań, dużo też dobrej pracy w defensywie. Miała Łotwa świetną sytuację, aby wyrównać w pierwszej połowie. Zalewski wrócił i właśnie tą sytuację z i właśnie tą sytuację zablokował, więc y, też w defensywie dobrze prezentował się Nikola Zalewski. Y, martwi troszeczkę to, że został zmieniony, zapewne ze względu na to, że był tam jakiś uraz. Mam nadzieję, że to nie jest nic poważnego. Mam nadzieję, że Nikola Zalewski będzie występował w kolejnych meczach Romy, bo jest naprawdę świetnej formie. No i szkoda by było właśnie tą świetną formę zmarnować. Mam nadzieję, że wreszcie coś przeskoczyło i Nikola Zalewski również w Serie A będzie prezentował się z tak dobrej strony, jak na tym zgrupowaniu Prezentacji Polski bezapelacyjnie największy wygrany tego zgrupowania. Podobał mi się również pomysł Michała Probierza na ustawienie Sebastiana Szymańskiego w tym spotkaniu, na to jakim był takim wolnym elektronem. Poruszał się po różnych tercjach boiska i często zaskakiwał tym przeciwnika. Może nie znalazło to potwierdzenia w strzelonej bramce. Było kilka groźnych sytuacji z jego udziałem, zabrakło tej troszeczkę kropki nad i, ale gdy chociażby wróci zieliński do kadry, gdy już będzie zdrowy, chociażby na te mecze barażowe, widziałbym taki wariant właśnie z Zielińskim w środku pola, a Szymańskim jako takim wolnym elektronem, który porusza się po różnych sferach boiska i zaskakuje tym rywali, no bo kilkukrotnie Łotyszy to zaskoczyło. Pytanie, czy Nieco lepsi przeciwnicy nie będą w stanie tego rozpracować już po czasie, natomiast w tym meczu to mi się akurat podobało. Tak samo jak podobał mi się występ Przemysława Frankowskiego w tym meczu o niebo lepiej niż z Czechami. Oczywiście skala trudności rywala zdecydowanie inna, natomiast wykonał swoje zadanie, strzelił nawet bramkę, ale też dużo dobrych przeszywających zagrań w pole karne ze strony piłkarza Lons. Oby tak dalej. I wtedy na prawej stronie będzie bardzo ciężko Matiemu Kaszowi, aby grać się regularnie w reprezentacji Polski, no bo takiego Frankowskiego. Frankowskiego co chcemy oglądać właśnie jak w tym meczu z Łotwą. Natomiast już w końcówce, oczywiście jak cała kadra, już nieco gorzej. Miał kilka sytuacji też Frankowski w końcówce, gdzie podciągnął troszeczkę tą futbolówkę. Widać, że próbował, natomiast koledzy chyba nie specjalnie kwapili się, aby iść po kolejne bramki. Natomiast tak ogólnie dobry mecz Frankowskiego i to też cieszy, bo wyciągnął wnioski po meczu z Czechami. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał Futbolowy Świata, Kolejnych takich wniosków po meczach. Nie ominąć zapraszam też do wszystkich linków w opisie. Tam, między innymi, mój Twitter. Tam dzielę się swoimi przemyśleniami na temat piłki nożnej na bieżąco. Dajcie znać w komentarzach, jakie są wasze wnioski po tym spotkaniu, jakie są wasze opinie na temat występu poszczególnych zawodników oraz właśnie tego spotkania. Maciej Skucha. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia. Dobranoc.